Witam Was tutaj, cześć, cześć Zanusz i zapraszam Was na krótką informację. Jeśli chcecie mieć City Skylines na wersji PC i jeszcze ich nie macie, co jest trochę dziwne, no ale jeżeli cały czas nie macie, to jeżeli nie jest to dla Was problem, że nie będziecie mieli Steam Workshopu, to na Epic Games aktualnie Skylinesy są za darmo. Znaczy, nawet jeżeli chodzi o ten Steam Workshop, po prostu bym i tak zakupił, bo sądzę, że to po prostu jest według mnie warte rozważania sobie po prostu. Jak widzicie, za darmo ze 107 zł. Z tego co mi się wydaje, to jest po prostu zwykła wersja. I dodatkowo dodatki później do gry jest dużo, dużo dodatków możecie sobie kupić jeszcze aktualnie w dobrych cenach. Tak jak na przykład tutaj edycja Deluxe kosztuje 8 zł. Country or Radio 7 zł. No ma, nie są to aż takie zjazdy jak na Steamie czasami, że 5, 3, 3, ale 23 zł za Snowfall, za Bambaye, no. 26 za Industries, 27 oczywiście. Czy inne dodatki, jak koncert, którego nie mamy na PlayStation 4. No oczywiście wszystko tutaj możecie sobie zakupić. Sunset Harbor jest za 40, czyli nieco więcej. Linki w opisie oczywiście macie i to jest tylko i wyłącznie dzisiaj do godziny 17. Więc zapraszam Was serdecznie, kliknijcie koniecznie, bo no szkoda byłoby nie mieć na wersji PC też Skylinesów. Zawsze jakby coś, ale oczywiście pozostajmy przy wersji PS4. Jeżeli macie jakiś problem, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Jutro. W weekend będzie mniejsza z tym. Cześć! The Coast Guard is warning of a tsunami. The risk of an imminent forest fire. Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Seek shelter immediately if any is available.